Siema, siema, witam na moim kanale Bia Rodi UK, Broda UK. Jak wiecie, robię pompeczki, raz lepiej, raz gorzej. Praca fizyczna, wiek, tryb życia, generalnie czasami jest pod górkę, czasami jest z górki, różnie bywa, każdy dzień inny. Też codziennie nie ćwiczę, jak wiecie, albo nie wiecie. I teraz postanowiłem zrobić sobie dzisiaj pompeczki na jedne ręce przy użyciu handgielka, tak żeby mieć rękę w górze, łapiąc tak. Staram się jakoś tak stabilnie to wybrać. Tak tutaj jeszcze w tym miejscu akurat nie robiłem, ale myślę, że będzie dobrze. Tak jest prościej, bo robiąc pompki klasycznie na jednym ręku na podłożu, robię ich tak 10-11, później już puchnę. Ostatnio muszę się przyznać, że zrobiłem 15 razy, jeszcze bym mógł raz, czy na 16 razy, jeszcze bym mógł raz, ale już mi to wstrzeszczało, już tutaj starczyło mi. Ta ręka jest dużo słabsza, ponieważ mam tu jakąś kontuzję od lat. Nie mogę tego zaleczyć. Nie wiem, czy to jakieś przeguby, czy to jest mięsień, czy to jakieś ścięgna, coś, to mnie strasznie zawsze boli. Najgorzej w nocy. Ale to nieważne. No dobra, zrobię sobie pompeczki i tak chciałem tylko wam powiedzieć, wracając z mojego ostatniego filmu o skrzypasie i o Patryku, że nie miałem na celu nikogo obrazić ani zaczepiać dla wyświetleń. Po prostu żyję chwilą, jestem człowiekiem impulsywnym. W dobrego tego słowa znaczenia, jestem po prostu człowiekiem wrażliwym i lubiącym niesprawiedliwości. Bardzo lubię, jeżeli wszystko ma swoje miejsce, jest poukładane. Nie lubię jakichś hierarchii, wartości. Jak się jeden człowiek wywyższa, kpiąc z drugiego i na odwrót, tak to działa u mnie. No musiałem to nagrać i to po prostu była chwila i tak stwierdziłem, tak było dobrze i tak zrobiłem, nagrałem, puściłem. O, i telefon mi spadł, dzieciaki. Ten telefon do mnie spadł. No, może będzie widać, mam nadzieję, że będzie widać. Dostałem komentarzy zwrotnych dużo. Różne były komentarze. Jedni myśleli, że wchodzę w tyłek Patrykowi, inni myśleli, że cykluję skrzypasowi. Okej, ja to rozumiem, że nie do tego wnikał, nie do tego wracał. Powiedzmy, że więcej takiego materiału nie zrobię. No chyba, że coś się powtórzy znowu na gminie, ale aczkolwiek pomyślałem, że zostawię im tą wojenkę i to jest ich wojenka, nie będę się w to mieszał. Moim zdaniem tak oni skończą. Kurde. Moim zdaniem tak oni skończą w oktagonie, jak to się mówi. Oktagon zweryfikuje. Konflikt zostanie tam, że tak powiem, zakończony. Hajs zarobiony. Wszyscy wiemy, jak to jest. Wiemy, że Bogzel trzyma pierwsze już sobie nad skrzypasem, przecież był u niego na tych rundkach. Wiemy też dobrze, że Patryk też ma dużo propozycji, nie ma co się dziwić. Bardzo dobrze, panowie, życzę wam tak najlepiej. A ja kąpeczki. Dobra. Kąpeczki będą robić tak, będą robione tak. Czyli nie tak klasycznie na podłożu, tylko za pomocą hantla, chwyt łatkowy. Jak jeszcze raz padnie telefon, to go wyrzucę sąsiadowi. Czyli zostaw nóg, tak żeby było po prostu zachowany balans, jakaś równowaga, żeby nie gibało. To już mam jedną rękę. A, jeździ. No dobra, jedziemy. Hardcore dzisiaj. Może tego jeszcze robiłem. Zresztą tą ręką. A ja nie było razy, sorry, nie wiem, nie liczyłem. 10. Ta ręka może być, że. To zaraz pokażę, jaka jest różnica między tą ręką a tą ręką. Tak samo wszystko. O kurwa, ale ból. Ale ból tutaj. Tutaj tak boli strasznie. Bardzo boli. Może wiecie, może ktoś z was wie, co to jest, przez co to jest.
jak temu zalecić, bo ja nie wiem, ja jestem sportowcem, jak wiecie, tylko staram się robiąc pompki, inne ćwiczenia, zapomnieć o moim starym trybie życia, to wszystko. Także jeszcze raz przepraszam wszystkich, których uraziłem moim filmem wczorajszym, czy przedwczorajszym, ale musiałem ponagrać, po prostu. Mam długo prawo, nikogo nie obraziłem. Starałem się być sumienny, sprawiedliwy i szczery wobec siebie. Dziękuję kochani serdecznie, że wpadliście. Pozdrawiam serdecznie i czule. Róbcie swoje, ćwiczcie. Nie piszcie o kłopotach. Szanujcie się, a świat będzie lepszy. Pozdrawiam serdecznie i czule. Traktujcie innych tak, jak sami byście chcieli być traktowani. Essa i z Bogiem. Zawsze na 100%. Pozdrawiam serdecznie.